W tym szczególnym dniu, tato, życzę Ci z całego serca dużo zdrowia, szczęścia oraz ciągłego czerpania radości z tego, co lubisz robić najbardziej, czyli inspirowanie innych do stawania się lepszym. Życzę Ci także jak najwięcej czasu, szczególnie dla kolejnych pokoleń Twojej rodziny. Przede wszystkim chciałabym złożyć serdeczne życzenia mojemu kochanemu tacie z dniu jego 70. urodzin. Wszystkiego, co najwspanialsze, najcudowniejsze, samych pogodnych dni pełnych szczęścia, miłości, żeby każdy kolejny dzień inspirował go do dalszej pracy tutaj na uczelni i do życia przede wszystkim. I żeby otaczali go sami życzliwi i kochający go ludzie. Panie profesorze, przede wszystkim życzę wszystkiego dobrego, zdrowia w tych trudnych czasach, cierpliwości, ale tą cierpliwość chyba pan ma, bo tyle lat pan przepracował na tej uczelni, to naprawdę tutaj trzeba mieć cierpliwość do tego, co się robi. Spotkał pan na drodze wielu fajnych studentów, którzy na pewno dali panu ostro w kość. No myślę, że moje życzenia będą bardzo szczere, bo znamy się z Kaziem 50 lat od pierwszego roku studiów biologii z wychowaniem fizycznym. Życzę przede wszystkim zdrowia Kaziowi i całej jego rodzinie, bo wiele rzeczy już ma, a gapa nie jest, resztę chyba potrafi sobie załatwić. Muszę powiedzieć, że idealnie się wpisał w gdańskie motto Nec tenere, nec timide. Nic bezmyślnie, nic tchórzliwie. I on, opierając się między innymi na dekalog i tą zasadę, idzie przez życie. Kazik, życzę Ci wszystkiego najlepszego w imieniu swoim, Ani, naszych dzieci i naszych wnucząt. Wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrowia, szczęścia i wszystko, co lubi robić. Wszystkiego najlepszego! Na pewno jest bardzo ciepłą, serdeczną osobą. Jest trochę melancholijny, ale też bardzo energiczny, czasami porywczy, bardzo wesoły, ma duże poczucie humoru. Teraz ostatnio lubi siedzieć wygodnie na kanapie i zdradzę w szlafroku, w ciepłych kapciach i oglądać telewizję, ale to dopiero teraz mu się to urodziło. Myślę, że lubi też czasami się nawet wyciszyć do chociażby do rozwiązywania krzyżówek, ale też bardzo lubi aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu, lubi pobiegać, lubi pospacerować. A wcześniej oczywiście no to przede wszystkim narty, lekkoatletyka, gimnastyka i wszelaka aktywność fizyczna, kajaki w Raduniu, to jest jego pasja i życie. Kochany panie profesorze, w dniu pana święta chciałbym panu życzyć tego, co sam bym chciał usłyszeć w dniu swojego święta, w dniu swoich urodzin, 70. urodzin. Życzę panu długowieczności. Proszę żyć 100 lat, 150 lat, zarażać nas cały czas uśmiechem, radością, pozytywnym myśleniem. Samych cudowności, profesorze. Panie profesorze, dzień dobry. Każda dziesiątka jest ważna. Mamy kilka lat wspólnych spędzonych na naszej uczelni, także życzę jeszcze wielu wspólnych dziesiątek, wielu wspólnych lat i przede wszystkim zdrowia, bo w tym zwariowanym świecie tylko zdrowie jest najważniejsze. Reszta przyjdzie sama. Przypominam sobie jedną taką fajną sytuację, kiedy siedzieliśmy w naszej kanciapie i rozmawialiśmy ze sobą i przyszła studentka i powiedziała, że chce się umówić z profesorem Kochanowiczem na zaliczenie egzaminu i pytała się właśnie pana, czy nie wie, gdzie pan profesor aktualnie przebywa. Spojrzeliśmy na siebie, uśmiechnęliśmy się i w zasadzie razem powiedzieliśmy, nie wiemy, gdzie jest pan profesor Kochanowicz. To było bardzo ciekawe i to jest to, o czym mówiłem, że trzeba mieć do tych studentów, których pan profesor uczył, bardzo dużą cierpliwość. Zawsze jakby ceniłem czy podziwiałem pana profesora za to, że był cierpliwy. Miał dużo czasu dla studentów, dla pracowników, nigdy tego czasu nie żałował. Jak
pomnę te wszystkie lata, to myślę, że pan profesor się w ogóle nie zmienił, czyli cały czas jest taki sam, biorąc pod uwagę jego podejście do życia, ale również i wygląd, sylwetkę. Stąd moje życzenia są takie, żeby się nie zmieniał, żeby to trwało i trwało i trwało. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.